Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wówczas podeszło do niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, i zostawiwszy dzieci, w końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym, i w powstaniu z martwych ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, bo już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I już o nic nie śmieli go pytać. W tej Ewangelii widzimy saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I oni zadają Jezusowi takie pytanie, pokazując właśnie tą historię z tą kobietą i z braćmi, którzy się z nią żenili. Chcą wykazać pewną taką nielogiczność w Królestwie Bożym, które przedstawia Jezus, o którym Jezus mówi, właśnie w zmartwychwstaniu. I Jezus odpowiada na to w bardzo ciekawy sposób i myślę, że każdy z nas może gdzieś tu też odnaleźć swoje myślenie o Królestwie Bożym. Czy właśnie nasze myślenie jest takie, że to królestwo jest takie jak ten świat? Bo Jezus właśnie tutaj, w tej Ewangelii mówi, że to królestwo przy zmartwychwstaniu więc, którego będzie żoną, oni się pytają. A Jezus im odpowiada, że dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Pokazuje Jezus to, że to królestwo Jego jest poza naszymi pewnymi ziemskimi takimi ramami, poza pewnymi naszymi schematami, w których oczywiście Bóg też jest, na przykład małżeństwo i sakrament małżeństwa, ale Jezus pokazuje jednak, że to królestwo będzie się różniło od życia tutaj na ziemi, chociaż w następnym zdaniu mówi tak, że już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi. Jest też pokazana pewna ciągłość, bo dziećmi Bożymi jesteśmy już tu na ziemi i to dziedzictwo mamy. I Jezus myślę, że też pokazuje to, że mimo, że różne schematy, różne ramy się zmienią, to tam będziemy równi aniołom, ale właśnie cały czas, nieustannie, z tą właśnie godnością i z tym dziedzictwem dziecka Bożego. I na końcu Jezus mówi, jeszcze dodaje do saduceuszów, że Mojżesz już zaznaczył to, że jest zmartwychwstanie. Tam, gdzie pisze o Bogu, który jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Jeśli saduceusze wierzyli właśnie w Boga i w to, co pisał Mojżesz, no to właśnie, Mojżesz zaznacza to, że jest Bóg Bogiem Izaaka, Bogiem Abrahama i Bogiem Jakuba. No i Bóg nie może być Bogiem umarłych. A więc to oznacza, że zmartwychwstanie jest realną rzeczywistością. Amen.